Naprawdę, Dorotko? A, o, cześć! To jest świat Elma. Elmo bardzo się cieszy, że was widzi. Dorotka też się cieszy. Przywitaj się, Dorotko. Zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla. Ja, o, co ty na to, Roleto? O, co ty na to, Szuflado? Poczekajcie na to. Włosy, widzicie? Włosy. Włosy. Dobre pytanie, Dorotko. Zapytajmy pana Gapę. Panie Gapo! Nie, Roleto, podarniasz mi włosy! Nie, przestań! Dziękuję. Patrzcie, to brat pana Gapy, pan Gapa. Cześć, panie Gapo! Halo! Panie Gapo, a jak pan czesze włosy? Jak pan czesze włosy, panie Gapo? Proszę nam powiedzieć. Tak! Albo pokazać! Pańskie włosy, panie Gapo! Nie można czesać włosów pędzlem! Nie, tak się pan nie uczesze, panie Gapo, to pędzel! Tym się nie czeszę włosów! Niech pan idzie po szczotkę! Ach, ten pan Gapa! Miotło! Miotła służy do zamiatania podłogi! Pamiętam użyć grzebienia! Albo szczotki! Ma inny pomysł! Nie, panie Gapo! To szczoteczka do zębów! Nie uczesze się pan szczoteczką do zębów! Będzie pan miał we włosach bakterie z zębów! Szczotka do włosów, panie Gapo! Potrzebna panu szczotka do włosów! Do włosów! Tak! Tak! To szczotka do włosów, panie Gapo! Bardzo dobrze! To szczotka do włosów, panie Gapo! Teraz proszę pokazać, jak pan się czesze. Długie włosy! Bardzo panie długie! Panie Gapo, to będzie trwało bardzo długo, zanim pan się uczesze. Niezły sposób na czesanie włosów, naprawdę! Co? Dobry pomysł, Dorotko. Dorotka chce zapytać kogoś innego. A jak wy czeszecie włosy? Dobre pytanie, Dorotko. Tak właśnie czeszę włosy, Dorotko. Dorotko, wolę grzebień niż szczotkę. Dorotko, a ja używam tego. Dziękuję, Dorotko. A teraz Elmo zapyta Dzidzie. Cześć, Dzidziu. Powiedz, jak ty... Nie! Dzidziu, powiedz, jak ty się czeszesz. Chwileczkę. Ty nie masz jeszcze włosów. Wspaniale. Dziękuję, Dzidziu. Elmo ma dużo włosów do uczesania, ale nie wszystko ma włosy. Elmo
chcę wiedzieć, co ma włosy, a co nie ma. Sprawdźmy to. Szuflado! Gdzie jesteś, szuflado? Szuflado! Gdzie je... O, tu jesteś! Zejdź na dół, szuflado! Szybciej! Masz zwariowane pomysły! Czy tort ma włosy? Nie! Czy skrzynka na listy ma włosy? Nie! Szkoda, na pewno wyglądałaby ładnie. Dziękuję, bardzo dziękuję. Czy koń ma włosy? Tak! Ale nie takie! Spójrzcie teraz. Czy żółw ma włosy? Nie! Co? Nie słyszeliście nigdy o włosach żółwia? A-a! To był żart. Wiem, że nieśmieszny. Idę do domu. Patrzcie, a pan Gapa wciąż się czesze. Bardzo dobrze, panie Gapo. Proszę nie przerywać. Ale Elmo chce wiedzieć więcej o włosach. Jeszcze więcej. Ale jak Elmo ma się dowiedzieć? No tak, dobry pomysł, telewizorku. Możemy oglądać kanał włosowy. Włącz się. Dziękuję. Oglądacie kanał włosowy. Włosy przez cały czas. Oto nasza opowieść. Królestwo, w którym wszyscy mieli takie same włosy. Dawno, dawno temu było sobie królestwo, w którym wszyscy mieli takie same włosy. Ja, wasz król, ogłaszam, że wszyscy powinni nosić włosy takie same jak moje. I tak się stało. Królewska kucharka miała takie same włosy jak król. Królewski błazen miał takie same włosy jak król. Nawet królewski chomik miał takie same włosy. Wszyscy w całym królestwie mieli takie same włosy jak król. Wszyscy, oprócz małej Lidii LaRue. Dziewczynko, dlaczego twoje włosy nie wyglądają tak jak moje? Przepraszam, wasza królewskość, ale chociaż się staram, włosy nie chcą tak wyglądać. Są inne. Poza tym bardzo mi się podobają. Są bardzo ładne. Ale to jest królestwo, w którym wszystkie włosy mają być takie jak moje. Jednakowe, nie możesz mieć innych włosów. Ale wasza królewskość, co w tym złego? Nie można mieć własnego stylu? Co w tym złego? Już ja ci wyjaśnię, co! Ależ nic! Więc król wydał nowy dekret. Ja, wasz król, ogłaszam, że od tej pory wszyscy mogą mieć włosy takie, jak im się podoba. I tak się stało. Każdy miał inną fryzurę w zupełnie innym kolorze i stylu. I dobrze im z tym było. Nawet król zmienił styl i też dobrze wyglądał. Hej, łyse jest piękne. Wkrótce pojawiło się tak dużo pięknych i różnorodnych fryzur, że musieli zmienić nazwę królestwa na królestwo, w którym każdy ma inną fryzurę. Koniec! Już za chwilę, stąd do fryzjera, a potem, kiedy kudłaty poznał Sally. Dziękuję, telewizorku! Ładne włosy! Elmo lubi różnego rodzaju włosy. Proste, kręcone, krótkie, długie. Kto ma włosy najdłuższe na świecie? Przepraszam. O! Chcesz zobaczyć najdłuższe na świecie włosy? Tak! To proszę! Przepraszam. Twoje włosy są naprawdę długie. Kim jesteś? O, ja jestem Rozpunka. Wiesz, z tej bajki o Rozpunce. Aha. To mnie zamknięto w wysokiej wieży, a rycerze musieli się wspinać po moich splotach, żeby do mnie wejść. Wiesz, no tak było. Tak. Elmo lubi tę bajkę. Tak. Dorotka także. Tak? Spójrz tam. Dorotka wyobraża sobie Elma w bajce o Rozpunce. O, jejku. Jestem tutaj taka samotna. Niech ktoś zabierze stąd Rozpunkę! Pomocy! Niech ktoś mi pomoże! Nie martw się, Rozpunko! To właśnie ja! Przepiękny książę! Uratuję cię! Rozpunko! Rozpunko! Spuść tu swoje sploty! Dobra!
Już nadchodzę, żeby ocalić piękną Rozpunkę. Dobra. Nadchodzę. Cześć. Dobrze, że jesteś. Teraz Rozpunka zostanie uratowana. Tak? Ale jak? O tak! Załatwione! Nieźle wyglądasz! Naprawdę? Tak, tak, nieźle! To chyba w moim stylu! Wspaniale, na razie! Wypa! Pasują do mnie! O! Rozpunka jest wolna! Dziękuję, książę! Wielkie dzięki! Trzymaj się! Nie ma za co! Do widzenia! Chwileczkę. Teraz to ja tu utknąłem. Rozpunko, wracaj! Przynieś drabinę! Juhu, Rozpunko! I szczotkę do włosów! I grzebień! Juhu! No tak, to nie była tak całkiem ta bajka, ale była ładna. Fajnie! Ta twoja rybka ma niezłą wyobraźnię. Z pewnością. Tak, ale niestety muszę już iść. Mam wizytę w salonie piękności. Tak. Chcę sobie upiąć włosy do góry. Trzymaj się, Elmo. Rozpunko, pa! O nie! Przepraszam. To już trzeci raz w tym tygodniu. Dobrze się czujesz? Tak. Przepraszam cię za moje włosy. Wiesz co? Lepiej ich nie upnę. Dobrze. Świetnie, to papa. Pa, Rozpunko. Jejko, Rozpunka ma naprawdę długie włosy. Elmo ma kolegę, który ma bardzo krótkie włosy. To Bert. Elmo lubi włosy Berta. Dlatego Elmo nakręcił film wideo o włosach Berta. Tą kamerą. Tytuł? Włosy Berta. Film Elma. Telewizorku, gdzie jesteś? O, tu jesteś, telewizorku. Włącz się. Dziękuję. Elmo, co się dzieje? Wziąłem prysznic. I co teraz? Co mam robić? Stój spokojnie, Bert. Co jest? No co? Stój spokojnie. Dobrze. Dobrze? W porządku. Zaczynamy. Już. Widzicie? To są włosy Berta. Widzicie, jakiego ma koguta? Brałem prysznic i umyłem włosy. Elmo uwielbia włosy Berta. Czy Elmo może dotknąć włosów Berta? Nie, najpierw muszę posmarować je żelem. Ale ja tak proszę, Bert, pozwól. W porządku, Elmo. Dobrze. Dobrze się bawisz? Dzięki, Bert. Skończyłeś już? Jeszcze nie. To włosy Berta. Film Elma. Elmo prawie skończył. Teraz się pobawimy. Chodź, Bert. Muszę użyć żelu i uczesać włosy. Przestań, Elmo. Chodź, Bert. Ten Bert. Dziękuję, telewizorku. Elmo kocha włosy. Dorotka także. Dlatego Dorotka chce zaśpiewać piosenkę o włosach. W porządku, telewizorku? Co jest? Też chcesz tańczyć i śpiewać? Dobrze! Zaczynamy! Śpiewajcie z nami! Włos, włos, włos! Włos, włos, włos! Włos, 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 włos! Niezły taniec, telewizorku! Śpiewajcie wszyscy! Włos, 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 włos! Patrzcie! Elżbieta wreszcie kończy się czesać! Włos, 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 włos! Pożegnaj się, Dorotko! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galka. Dialogi polskie Olga Krysiak. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Elmo Tomasz Bednarek. Komentator Cezary Nowak. Narratorka Ilona Kuśmierska. Rozpunka Małgorzata Puzio. Książę Aleksander Mikołajczak i inni.